To jest Espresso z Układem Sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Liczba zgonów z powodu wysokiej temperatury wzrosła w Europie o 30% w ciągu ostatnich 20 lat. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Europejską Agencję Copernicus oraz Światową Organizację Meteorologiczną. Europa jest kontynentem, na którym globalne ocieplenie postępuje najszybciej. Europa faktycznie ogrzewa się mniej więcej dwa razy szybciej niż globalna średnia. Jest tak, że obszary położone na wyższych szerokościach geograficznych ogrzewają się szybciej. Nasz kontynent ma też pewne zasoby pokrywy lodowej, które odbija światło słoneczne, które pada na powierzchnię. Jeżeli pokrywa lodowa, lodowce roztapiają się coraz intensywniej, to mniej tego światła zostanie odbitego, a więcej światła, ciepła, energii zostanie wchłoniętego przez powierzchnię wód czy lądów. Mówi Daniel Czyżewski, zastępca redaktora naczelnego portalu energetyka24.com. Z raportu wynika, że w zeszłym rekordowym roku ponad 41% południa Europy znalazło się w warunkach silnego lub bardzo silnego stresu cieplnego. To sytuacja niebezpieczna dla osób pracujących na zewnątrz, seniorów oraz cierpiących na schorzenia kardiologiczne. Europejska Agencja Środowiska wezwała rządy państw członkowskich do przystosowania systemów ochrony zdrowia do nowych warunków. Potrzebne będą inwestycje sprzęt medyczny, dzięki któremu będzie można leczyć zarówno krótkookresowe, jak i długookresowe skutki chorób wywołanych przez skrajne zjawiska pogodowe, takie jak choćby wysokie temperatury, upały, ogólnie pojęty stres cieplny. Logicznym następstwem jest też zwiększenie się liczby specjalistów w tym obszarze. Zmiany klimatu wpływają także na katastrofy naturalne w Europie. W zeszłym roku w powodziach w Słowenii ucierpiało około 1,5 miliona ludzi. W Grecji pożary lasów objęły obszar prawie 1000 km kwadratowych. Duże zmiany czekają te obszary gospodarki, które są bezpośrednio związane z warunkami atmosferycznymi. Tutaj na myśl przychodzi rolnictwo czy turystyka. Mamy już konkretne prognozy dotyczące tego, o ile spadnie produkcja danego płodu rolnego. To na pewno będzie oznaczało na przykład potrzebę importu. Już mamy taką sytuację, jeżeli chodzi o marchewkę w Polsce. Od 2017 roku produkcja marchewki spadła w naszym kraju o 30%. Dodaje Daniel Czyżewski. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.układsil.pl i w papierowej wersji magazynu.